Głośny proces w Holandii. Polak na ławie oskarżonych. Holandia. Polak Kamile. Przed sądem. Jest oskarżony o zabójstwo dziennikarza. 35-letni Polak Kamile. Stanął przed sądem w Amsterdamie. Razem z 21-letnim Delano G. Jest oskarżony o zamordowanie dziennikarza śledczego Petera R. de Vriesa. Przed sądem w Amsterdamie stanęli w poniedziałek dwaj podejrzani o zamordowanie holenderskiego dziennikarza śledczego Petera R. de Vriesa. Prokuratura zmieniła zarzut dla 21-letniego Delano G. i 35-letniego Polaka Kamila z usiłowania zabójstwa na zabójstwo. Jak informują media, do dziennikarza miał strzelać Delano G., a Kamile miał być kierowcą. Trzech sędziów ma zadecydować o ewentualnym przedłużeniu tymczasowego aresztowania dla obu zatrzymanych. Zamach na popularnego dziennikarza wstrząsnął Holandią. Na początku lipca Peter R. de Vries został postrzelony w Amsterdamie. Dziennikarza zaatakowano wkrótce po opuszczeniu przez niego studia telewizyjnego RTL4, gdzie uczestniczył w programie Boulevard. De Vries zmarł 15 lipca w amsterdamskim szpitalu. Dziennikarz był powszechnie znany ze swoich bezkompromisowych reportaży opisujących holenderski świat przestępczy. Był popularnym reporterem, często komentował w mediach głośne procesy kryminalne. Dziennikarz wspierał rodziny zabitych lub zaginionych dzieci, działał przeciwko niesprawiedliwości i był solą wokół holenderskich gangsterów.